60 zarzutów postawiono rektorowi Kolegium Humanum, gdzie dyplom studiów MBA można było po prostu kupić, a chętni byli, bo dyplom był też potrzebny, by zasiadać w radach nadzorczych państwowych spółek. Ale jak się okazuje, uczelni świadczących takie, nazwijmy to, usługi mogło być więcej. CBA zatrzymało trzech kolejnych rektorów. Michał Tracz. Nadszedł czas na studia online. Tak, jeszcze niedawno uczelnia z Częstochowy próbowała pozyskać chętnych na studia online, oferując miejsca na licznych kierunkach, w tym MBA. Jej były rektor został właśnie zatrzymany i usłyszał zarzuty razem z nim dwaj obecni rektorzy innych uczelni. Są to zarzuty o charakterze korupcyjnym? Chodzi o rektorów prywatnych uczelni ze Szczecina i Konina. Cała trójka podejrzana jest o wręczenie łapówki. Wręczali korzyści majątkowe w zamian za załatwienie sprawy polskiej agencji akredytacyjnej. Komisja akredytacyjna, mówiąc bardzo ogólnie, wyraża opinie będące podstawą do wyrażenia zgody na uruchomienie różnych kierunków studiów. Śledczy mówią, że sprawa jest rozwojowa i mogą w niej nastąpić kolejne zatrzymania, to ciąg dalszy głośnej afery z handlem dyplomami w Kolegium Humanum w Warszawie. Ta afera, afera, duża afera korupcyjna, zatacza coraz większe, większe kręgi. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie, to dziś Akademia Nauk Stosowanych, odcina się od zarzutów i nigdy nie było żadnego handlowania dyplomami, zapewniając, że nie ma nic wspólnego z procederem wydawania dyplomów za łapówki. Zarówno uczelnia jako organizacja, ale również pan rektor jako osoba, z sprawująca funkcję od 11 lat rektora naszej uczelni nigdy nie miał związku z kolegiem Humaną. Tyle, że wcale nie musi mieć czegoś wspólnego, bo zdaniem śledczych chodzi o załatwienie sprawy w zamian za łapówkę. Podobne zarzuty dotyczą byłego rektora Akademii Polonijnej w Częstochowie i obecnego rektora Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie. Ten ostatni to były prezydent Konina, senator Pisu i Polityk Porozumienia. Jestem niewinny. Deklaruje pełną współpracę z prokuraturą. Napisał w oświadczeniu koordynator służb mówi, że to nie koniec sprawy. To jest duża sprawa, duży sukces centralnego Bianty. Sprawa Kolegium Humanum znana jest od miesięcy. To prywatna uczelnia, której rektorowi prokuratura postawiła już prawie 60 zarzutów o charakterze korupcyjnym, ale i za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. W areszcie siedzi on i kilka innych osób, w tym dyrektor komisji akredytacyjnej. Ponad Tysiąc dyplomów. Uczelnia część dyplomów ukończenia studiów MBA miała wydawać w zamian za łapówki. Taki dyplom jest potrzebny, by móc zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Kolejne wątki afery ujawnia czarno na białym w TVN24. To są setki nazwisk, to są... Politycy to są samorządowcy, to są biznesmeni, to są generałowie. Dyplomy MBA z kolegium Humanum mają politycy chyba każdej opcji, choć najwięcej nazwisk kojarzonych jest z studia. Ale nie ma dowodów, by akurat oni za dyplom zapłacili. Koleżanka zaproponowała: zrobiłem tę pracę zdalnie. Studiowałem przez dwa semestry. Śledczy zachęcają, by ci, którzy wręczali łapówki, zgłaszali się do CBA, dzięki czemu będą mogli uniknąć kary. Michał Tracz, Fakty.